Cześć, nazywam się Michał Dobosz i witam Was w salonie DecoFire. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat pielęgnacji grilla, którego już macie u Was w ogródkach. Zapraszam. Kochani, jeżeli chcecie, żeby Wasz grill zawsze błyszczał i naprawdę po 10 latach wyglądał równie dobrze jak w momencie, kiedy go kupiliście, trzeba przeprowadzać pewne procesy, czyścić go i tak dalej. I tutaj z pomocą przychodzi marka Weber. Mamy kilka akcesoriów, które są niezbędnikami, jeżeli chcemy grilla utrzymać w dobrej kondycji i żeby cały czas był po prostu jak nowy. Pierwsza sprawa, jak grillujemy, staramy się olejować ruszt. Marka Weber ma taki płyn non-stick spray. Jest to po prostu olej o wysokiej temperaturze dymienia, dzięki czemu psikając po ruszcie w trakcie grillowania potrawy nam nie przywierają. Ten produkt ma kod 176.85. Oczywiście wpisujecie w wyszukiwarkę decofire.pl ten kod produktu i znajdziemy. Kolejny płyn to jest do zabezpieczania rusztu. To jest również olej, którym zabezpieczamy ruszt po to, żeby nam nie zardzewiał. Żeliwo ma tendencję do rdzewienia i również o nie należy dbać. Oczywiście w Weberze ten ruszt żeliwny jest emaliowany i to jest dodatkowe zabezpieczenie. Ale im częściej dbamy o takie rzeczy, tym mamy pewność, że ten ruszt wytrzyma naprawdę długie, długie lata. Kolejny płyn, i kod 178.89. Warto wpisać w wyszukiwarkę na naszym sklepie. Jeżeli grill ma elementy ze stali nierdzewnej, tak jak ten Genesis EP335, on jest wykonany jakby częściowo z emali i częściowo z nierdzewki. Taki płyn do stali nierdzewnej również Weber proponuje. On nabłyszcza, natłuszcza tą stal nierdzewną. Mamy pewność, że to również nam długo, długo wytrzyma. Kod produktu to 176.82. Warto wpisać w wyszukiwarkę na naszym sklepie. Płyn do emali. Naprawdę po wyczyszczeniu grilla tym płynem to jest po prostu jak nowe, jak w sklepie, dosłownie. Ja Wam to zaraz pokażę, przejedziemy sobie po grillu, popsikam tym płynem i zobaczcie, jak to po prostu nabłyszcza i czyści emalię. Świetny produkt, 176.84. I tutaj jest jeszcze płyn do czyszczenia rusztu. Jeżeli ruszt nam za bardzo zajdzie tłuszczem, należy tym popsikać, wypalić, pewne procesy przeprowadzić, wyczyścić jeszcze wodą, płynem i ruszt będzie naprawdę jak nowy. Płyn do rusztu, kod produktu 178.75. Jeżeli w kotle grilla nazbierało nam się dużo tłuszczu i na przykład na palnikach gdzieś tam ten tłuszcz oblepił, nie przepuszcza gazu, to też wszystko jest do wyczyszczenia i bez problemu sobie z tym poradzimy, jakby sami, tylko potrzebne są akcesoria i tutaj mamy taki kod produktu 6202, jest to szczoteczka do wyczyszczenia palników i skrobak z tworzywa, który nie naruszy nam jakby całej emali na kotle. Nic się z tym nie stanie, a tylko delikatnie zeskrobiemy jakby te warstwy tłuszczu, które się tam nazbierały. Czasem to trzeba wykonać. Oczywiście są jeszcze gąbeczki marki Weber i to jest kod produktu 176.88. Fajna rzecz. Oczywiście są również na rynku różne inne dostępne gąbki. To nie jest drogi produkt, on w granicach 12 zł, także myślę, że warto też mieć markowe. I ściereczki z mikrofibry, dedykowane do tego, żeby właśnie czyścić grilla, czyli tą emalię, stal nierdzewną, używać płynów. I takie ściereczki również Weber ma, to też nie jest jakiś dramatyczny koszt, a fajnie mieć jakby wszystko do jednego zestawu. Płyn, żeby się nie wylał, ma takie zabezpieczenie tutaj, jak go wysyłamy Wam w transporcie kurierem. Proszę, odbezpieczamy i używamy w taki sposób, że psikamy po emali. Ściereczka.
No i co? Jak nowy? I gwarantuję Wam, że Wasz 10-letni Weber będzie się tak samo błyszczał jak ten nowy Genesis. Tylko trzeba użyć płynu do emali. I nie dajcie się zwieść, że Ludwik tutaj pomoże, bo nie pomoże. Zachęcam do zakupów w decofire.pl właśnie tych płynów do czyszczenia grilla. Płyn do nierdzewki Webera również ma zabezpieczenie do transportu. Używamy w taki sposób, jak jest pokazane na obrazku, czyli psikamy i czyścimy właśnie ściereczką z mikrofibry. Jeżeli Wasz grill jest naprawdę brudny, zostawiliście go na zimę, nie czyściliście, nie dbaliście, to tutaj z pomocą naprawdę przychodzą te wszystkie dodatkowe akcesoria, które proponuje Weber, szczoteczki, gąbeczki, płyny do czyszczenia. Niezależnie, czy macie grilla węglowego, czy gazowego marki Weber, naprawdę to wszystko jest pomocne w utrzymaniu w czystości i ten grill będzie wyglądał jak nowy. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że pomogłem w wyborze tutaj dodatkowych akcesorii. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!